Piotrowska, zapraszam na tygodnik diecezji łomżyńskiej. Wspomnienie pielgrzymki ojca świętego Jana Pawła II do Łomży. Świadek niezwykłych wydarzeń, brat Marian Markiewicz, wspomina spotkanie z Karolem Wojtyłą. Rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Ekspresem miłosierdzia na kanonizację do Rzymu. Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego czeka na maturzystów. I 5 czerwca 1991 roku Łomżę nawiedził Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II. Była to wizyta dość nieoczekiwana. Dopiero na pół roku przed przybyciem Karola Wojtyły do rodzinnego kraju, biskup Juliusz Pec, odwiedzając Rzym, dowiedział się, że Ojciec Święty zawita do Łomży. W niedługim czasie ksiądz biskup zorganizował komitet papieskiej wizyty. Najistotniejszą częścią uroczystości była oczywiście Eucharystia. Ta była niezwykle uroczysta. Jan Paweł II pobłogosławił kamienie węgielne, które do dziś są w kurii łomżyńskiej. Wizyta Jana Pawła II wywarła ogromne wrażenie na wszystkich wierzących i niewierzących. Po wizycie papieża oblicze Łomży bardzo się zmieniło, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Brat Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego pełnił posługę Bożą w różnych instytucjach kościelnych. Pracował m.in. w Katedrze Warszawskiej przy boku kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie. Najbardziej jest jednak znany jako kierowca Karola Wojtyły. W wolnym czasie brat Marian Markiewicz i kardynał Karol Wojtyła podróżowali w góry i po całych Włoszech. Dużo rozmawiali i szybko się zaprzyjaźnili. Brat Marian szczególnie wspomina jedną z podróży. Znaczy czas zawiezienia na konklawę i to się stało właśnie 16 października. Do godziny 16 powinni być dowiezieni i też tak się stało. Potem było radosne oczekiwanie na wybór. No i kiedy papież się ukazał na balkonie, wielki entuzjazm, gdyż przemówił po włosku, a powiedział, że jest z dalekiego kraju. I to wielu Włochów zdziwiło, że z daleka, a mówi po włosku. Następnego dnia wieczorem brat Marian Markiewicz udał się do Watykanu na spotkanie z Ojcem Świętym. Trójkę pojechaliśmy do Watykanu. Jechaliśmy na windą na piętro papieskie, a więc był ksiądz Dziwisz, ksiądz rektor, ówczesny ksiądz Michalik. No i ja. Siostry odpowiedziały nam, gdy ksiądz sekretarz zapytał, gdzie jest Ojciec Święty, powiedział, że w kaplicy. No i myśmy wędrowali z księdzem Józefem Michalikiem do kaplicy. Gdy weszliśmy w progu na kolana, nie szło iść dalej, niesamowite wrażenie. No i klęczymy w tych drzwiach, a ksiądz Dziwisz mówi, no idźcie, że tam dalej się przywitać. No ale że wcześniej myśmy sobie tak po góralsku gważyli, a że śmiałość miałem wcześniej do kardynała, do Ojca Świętego też podchodzę i mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ojciec Święty, mówi, na wieki wieków i tak mówi do nas. A cóż, że się tak po nocach włóczycie? No przyszliśmy Ojca Świętego odwiedzić. A mówię, no jakżeście przyszli, to chodźcie, to może jako razem w tej chałupie nie zginiemy. No i wtedy w towarzystwie Ojca Świętego zwiedzaliśmy całe piętro papieskie. Byliśmy i w jadalni, w różnych poczekalniach, w sypialni, potem w tych pokojach, gdzie pracuje Ojciec Święty, gdzie sekretarze. No, przechodziliśmy przez pokój, który ją błogosławi. Oczywiście uległem pokusie, żeby sobie wyjrzeć przez to okno, oczywiście bez otwierania. No widziałem ten plac, rzeczywiście bardzo ładny widok, jak na dłoni cały plac świętego Piotra. No i potem poszliśmy dalej, wchodzimy do biblioteki, a Ojciec Święty mówi, mój Boże, kiedy ja to wszystko przeczytam, bo tam same książki w tych szafach. No i to potem żeśmy rozmawiali, tak wspominając, jak to było i co będzie. No i w pewnym momencie Ojciec Święty tak popatrzył na mnie, na niego i mówi do mnie, no widzisz Marianku, ale już nie pojedziemy pływać na basen do ojców werbistów, bośmy wcześniej pływali, czasem w morzu, czasem u ojców werbistów. Ja mówię, Ojciec Święty, no będzie ciężka sprawa, bo to z tego Watykanu wyjechać, mówię, na każdym zakręcie Szwajcar stoi, w bramie dwóch, to nas nie wypuszczą. Ale gdyby Ojciec Święty zarządził, żeby było jakiś basen wybudowany w Watykanie, to my będziemy do Ojca Świętego przyjeżdżać. No i wtedy mówi, masz rację, trzeba będzie pomyśleć. No i potem oczywiście zbudowano taki basen w Castel Gandolfo, w letniej rezydencji, jak wracał z tych podróży zagranicznych. I gdy jechał na wypoczynek, mógł sobie trochę popływać, zrelaksować się, gdyż sport lubił i uwielbiał właśnie, jak wiemy wszyscy z historii, kajaki, narty i spacery, no i pływanie. W
ciągu 3 pierwszych miesięcy pontyfikatu Jana Pawła II zakonnik spotkał się z nim 28 razy. Niedzielna kanonizacja Ojca Świętego jest wielką radością dla brata Mariana. No jest to dla mnie osobiście wielka radość, że mogłem być świadkiem początków, wcześniej jeszcze życia jako kardynał, jego życia takiego na co dzień, bo przecież się przyglądałem, woziłem go, modlił się przecież codziennie i w samochodzie się modlił i czytał i brewiarz miał zawsze przy sobie i drogę krzyżową odprawiał i cały różaniec. No ja go podziwiałem. To był tytan pracy. No i wymagał bardzo od siebie, dlatego te słynne słowa do młodzieży, choćby inni od was nie wymagali, wy musicie wymagać sami od siebie. We wtorek 22 kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży rozpoczęły się rekolekcje kapłańskie, w których uczestniczy grupa blisko 30 księży z diecezji łomżyńskiej. Kapłaństwo jako uczniostwo to myśl przewodnia rekolekcji dla kapłanów diecezji, które odbyły się w tym tygodniu w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Więcej na ich temat mówi moderator rekolekcji kapłańskich ksiądz Krzysztof Kralka, Pallotyn. Staramy się przyglądać Jezusowi jako nauczycielowi, temu w jaki sposób On formował uczniów, temu w jaki sposób uczniowie się pojawiali. Jak uczniami stawali się ci, którzy słuchali Jezusa, po to, ponieważ każdy kapłan jest formatorem uczniów Jezusa ze swojego powołania i naszym głównym zadaniem jest formować uczniów Jezusa. Co więcej, musimy to robić w taki sposób, aby oni potrafili formować następnych uczniów Jezusa, aby słowo biegło. Rekolekcje są dobrym czasem na zadawanie istotnych pytań, dodaje ksiądz Krzysztof Kralka. Jezus mówi bardzo wyraźnie, co trzeba zrobić, aby być uczniem Jezusa. I to są wymagania bardzo radykalne, więc my wciąż musimy na nowo patrzeć na Boże Słowo i te pytania sobie zadawać, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście zostawić wszystko, co nie jest Boże i za Jezusem pójść. To są bardzo fundamentalne pytania, ale uczeń Jezusa musi je wciąż zadawać, ponieważ potrzebuje takiej świeżości relacji z Bogiem. No i rekolekcje kapłańskie są takim dobrym czasem, żeby te pytania sobie stawiać. Anna Maria Kolberg, która wraz z księdzem Kralką prowadzi rekolekcje kapłańskie, podkreśla, że bycie uczniem Jezusa jest zadaniem każdego człowieka, niezależnie od powołania. Niezależnie od tego, jakie powołanie realizuje w swoim życiu, czy jest żoną, mężem, jest osobą samotną, czy jest osobą konsekrowaną, czy jest księdzem. Wszyscy jesteśmy uczniami Pana Jezusa. W związku z tym, kiedy dzielimy się świadectwem o byciu uczniem, czy ksiądz jako ksiądz, czy ja jako osoba konsekrowana, czy ktokolwiek tutaj by był jako świecki uczeń Pana Jezusa, to mówimy o doświadczeniu, które jest wspólne nam wszystkim. Dlatego ja nawet nie patrzę na to w ten sposób, że to są księża, a gdyby to byli świeccy, czy byłoby to inaczej, byłoby tak samo, bo to jest dzielenie się doświadczeniem wiary, które jest nam wspólne. Rekolekcje kapłańskie są prowadzone przez Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji oraz Wspólnotę Przymierze Miłosierdzia. Program rekolekcji został stworzony specjalnie na potrzeby kapłanów. W tym roku odbędą się jeszcze 4 edycje rekolekcji skierowanych do duchownych diecezji łomżyńskiej. Ekspres Miłosierdzia po czwartkowych problemach organizacyjnych wyruszył w pielgrzymkę na kanonizację Jana Pawła II. Bierze w niej udział młodzież z gimnazjum i liceum klasycznego w Ostrołęce. Autokarami wyruszyła w trasę do Rzymu 40-osobowa grupa młodzieży z Ostrołęki, która miała udać się na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII specjalnym pociągiem dla młodzieży z Europy Wschodniej. Ten nie wyruszył. Organizatorzy wyjazdu musieli w ostatniej chwili zmienić przewoźnika. Dzień przed planowanym wyjazdem rozmawialiśmy z uczestnikami pielgrzymki. Jak mówił dyrektor gimnazjum i liceum klasycznego Henryk Gut, ta wyprawa doskonale wpisuje się w misję szkoły. Miłosierdzie Boże jest dla nas bliskie, jest rzeczywiście znane, chociażby przez to, że w szkole często modlimy się do koronko do Miłosierdzia Bożego. No oczywiście papież Jan Paweł II, nasz patron, więc też tu powiązanie bardzo bliskie z jego osobą i też dlatego młodzież bardzo chętnie zdecydowała się na ten wyjazd. Można uzyskać zupełny odpust, czyli odpuszczenie winy karań, więc to przy tej okazji i na pewno skorzystamy z tego bardzo. To jest dla mnie tak naprawdę ogromne przeżycie. Jest to w jakimś stopniu historia, prawda? Którą ja bardzo przeżyłam, śledząc życiorys Jana Pawła II.
całym sercem jestem z nim, modlę się do niego codziennie i jest dla mnie tak naprawdę w sercu moim patronem, prawda? No i w pewnym stopniu dlatego jadę do Rzymu na tą kanonizację, żeby przeżyć to jeszcze głębiej. Czego spodziewasz się po ekspresie miłosierdzia? Jakieś przeżycia, odczucia, czegoś konkretnego spodziewasz się? Znaczy przede wszystkim no, jesteśmy tutaj zaszczyceni, wszyscy myślę, że będziemy świadkiem, bo my byliśmy wcześniej na beatyfikacji, teraz na kanonizacji, więc fajnie jest po prostu teraz w tym momencie to kontynuować. Wykiedy na tą kanonizację i spodziewam się przeżycia wielkiego i przygody. Jest to dla mnie naprawdę wyjątkowe wydarzenie, ponieważ uważam, już więcej nie będziemy mieli takiej okazji przeżyć czegoś takiego. Spodziewam się takiej odnowy ducha, jak wcześniej wspominał tutaj pan dyrektor. Tegoroczni maturzyści z diecezji łomżyńskiej mają przed sobą dwa ważne zadania. Najpierw będą musieli zmierzyć się z egzaminem dojrzałości, potem staną przed wyborem odpowiedniej uczelni. O wysoką jakość zajęć dydaktycznych, ale także o formację duchową studentów dba Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mówi jego rektor ksiądz profesor Stanisław Dziekoński. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma swoją specyfikę czy swój charakter wynikający z dwóch rzeczy. Mianowicie jest to uniwersytet państwowy, który wyrósł z Akademii Teologii Katolickiej, ale równocześnie jest to uniwersytet o korzeniach chrześcijańskich, pielęgnujący tradycje chrześcijańskie. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego mamy 10 wydziałów i ponad 30 kierunków, 36 różnych kierunków studiów na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, studiów doktoranckich. Najbardziej oblegane kierunki to dziennikarstwo i kierunek prawo i administracji. W tygodniku diecezji łomżyńskiej czas na przegląd nadchodzących wydarzeń. 27 kwietnia obchodzić będziemy drugą niedzielę wielkanocną, czyli niedzielę Miłosierdzia Bożego. Również 27 będą miały miejsce uroczystości odpustowe w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Pronakowskiego. Zapraszamy na godzinę 15. W dniu kanonizacji naszego papieża Jana Pawła II 27 kwietnia po mszy świętej z godziny 16 w Ostrołęckiej Farze odbędzie się koncert połączonych chórów. Chóru Cantilena II Liceum Ogólnokształcącego i Ostrołęckiego Chóru Nauczycielskiego z udziałem zespołu instrumentalnego. I tą wiadomością kończymy to wydanie tygodnika diecezji łomżyńskiej. Na kolejne zapraszam już za tydzień. Monika Dąbrowska, dziękuję za uwagę.